Proszę Państwa, podawałem Państwu zawodników rezerwowych naszej reprezentacji, ale o tym za chwilę, bo teraz znakomita okazja dla Andrzeja Niedzielana. Czy będzie 1-0? Tak! Jest bramka dla polskiego zespołu. Andrzej Niedzielan, gracz od niedawna Groklinu Grodzisk Wielkopolski, zdobywa pierwszą bramkę w tym roku w międzypaństwowym meczu naszej reprezentacji. Ładna akcja polskiego zespołu. Popatrzmy raz jeszcze, podanie Kaczorowskiego. I tu Andrzej Niedziela, niczym wytrawny, rasowy snajper, spokojnie pokonuje Janę Nikolowskiego. Dobre przyjęcie piłki, dobra szybkość Niedzielana. Nikolowski skrócił kąt, wybiegł do piłkarza Groklinu. Tu jeszcze był lekko zahaczany Andrzej Niedzielan, ale na szczęście nie przewrócił się. I proszę Państwa, z prawej strony Batkowski. Odnoszę wrażenie, że teraz czekamy na błąd rywala, na okazję do kolejnego kontrataku. Może teraz Lasocki, Niedzielan, Majewski. Podanie do Dawidowskiego, będzie doskonała okazja teraz dla Tomasza Dawidowskiego. Rasiak, czy wykorzysta okazję? Tak! Prowadzimy z Macedonią 2-0. Na raty strzelał Grzegorz Rasiak na bramkę Janę Nikolowskiego, ale trzeba podkreślić doskonałe zachowanie. Tu Tomasz Dawidowski był faulowany. Rasiak przyjął piłkę, przełożył. Pierwsze uderzenie broni Nikolowski, ale przy dobitce jest już bezradny. I prowadzimy z zespołem Macedonii 2-0. 34. minuta meczu. Nasz zespół prowadzi z Macedonią 2-0. Raz jeszcze powtórka tej akcji. Mimo powrotu Arslaniego, którzy już w najbliższy czwartek zagrają pierwszy mecz z Lazio Rzym. A teraz dobrze Tomasz Dawidowski wywalczył rzut rożny, tam próbował jeszcze atakować go Goce Sedlowski, ale ładnie, dobrze, umiejętnie zastawił się Tomasz Dawidowski, dobra szybkość naszego prawego pomocnika i teraz będzie rzut rożny i okazja do poprawy wyniku. 44. minuta spotkania, Tomasz Dawidowski nie zdecydował się na dośrodkowanie lewą nogą. I przepiękna bramka, fantastyczna bramka debiutanta Rafała Lasockiego. Przepiękny gol, proszę Państwa. Bramka, która mogłaby być ozdobą europejskich stadionów. Może to i dobrze, że Tomasz Dawidowski nie zdecydował się na dośrodkowanie lewą nogą. Idealnie w biegu Lasocki, piłka w samym okienku bramki Nikolowskiego i w 44. minucie. Popatrzmy raz jeszcze, fantastyczna, przepiękna bramka. Stadiony świata, chciałoby się powiedzieć.